Tomek Ćwiek, witajcie. To jest RS News prosto sprzed hali przy Alei Wojska Polskiego, hali, której budowa właśnie się zakończyła, o czym więcej już za chwilę, a tymczasem zapraszam Was na najnowsze informacje Radia Szczecin. Miejsc w hotelach już prawie nie ma, dlatego szczecinianie wynajmują swoje mieszkania. Przed finałem regat The Tall Ships Races turyści masowo wykupują noclegi. Reporter Radia Szczecin donosi, że w tej sytuacji sporo szczecinian zdecydowało się wynająć przyjezdnym własne mieszkania. Za kilkudniowe udostępnienie 60-metrowego mieszkania przy Wałach Chrobrego można zarobić 2,5 tysiąca złotych. Część turystów wykupuje też noclegi poza Szczecinem, na przykład w okolicach Jeziora Miedwie. Przypominamy, początek finału regat już 5 sierpnia. Były prezes zakładów chemicznych Police nie trafi do aresztu. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Szczecinie, który rozpatrywał zażalenie prokuratury w sprawie Krzysztofa Jałosińskiego. Jeśli dojdzie do procesu, to z wolnej stopy odpowiadać będzie też były dyrektor spółki Bartłomiej K. oraz 8 innych osób, które według śledczych są zamieszane w aferę. Mieli doprowadzić do 30-milionowej straty w spółce Skarbu Państwa przez świadome wypłacanie pieniędzy za niewykonane usługi. Armator przywróci do pracy członków komisji zakładowej, ale część marynarzy będzie miała obniżone pensje. To warunki umowy między Polską Żeglugą Morską a Solidarnością. Od kilku tygodni trwał spór. Teraz udało się go rozwiązać, ale marynarze pracujący na masowcach będą mieli pensję obniżoną o 13%, a na promach o 25%. PŻM jest w złym stanie finansowym. Sytuację ma zmienić plan naprawczy wprowadzany właśnie przez zarządcę komisarycznego. S11 ma zapewnione finansowanie. Ekspresówka powstanie od Koszalina do Poznania. Tak mówił w czwartek minister infrastruktury i budownictwa. Andrzej Adamczyk stwierdził, że ożywienie gospodarcze Pomorza Środkowego jest niemożliwe bez budowy drogi S11. Teraz powstaje prawie 50-kilometrowy odcinek między Koszalinem a Bobolicami. Jego koszt to 1 200 000 000 zł. Mieszkańcy ulicy Potulickiej sprzeciwiają się budowie mieszkań z programu Mieszkanie Plus. Te mają powstać niedaleko pętli tramwajowej, ale jak argumentuje jedna z osiedlowych radnych, to jedyna wolna działka w okolicy i powinna być przeznaczona na parking, na kilkadziesiąt aut oraz na plac zabaw. Tymczasem władze Szczecina wyznaczyły grunt pod zabudowę rządowego programu Mieszkanie Plus. Pismo ze sprzeciwem mieszkańców trafiło już na biurko prezydenta Piotra Krzystka. Odpowiedzi na razie nie ma. Warta prawie 9 milionów złotych i długo wyczekiwana hala tenisowa stojąca za moimi plecami jest w końcu gotowa. Zakończyła się budowa obiektu, w którym są trzy korty tenisowe, szatnie i trybuny na prawie 250 miejsc. Hala miała być gotowa rok temu, ale inwestycja się opóźniła. Obiekt ma służyć przez cały rok głównie młodym tenisistom, a podczas wrześniowego turnieju PKO Szczecin Open ma być wykorzystywana jako miejsce rozgrzewki zawodników. Właśnie tu, już we wrześniu, odbędzie się 25. edycja szczecińskiego Challengera. Niestety, mimo zakończonej budowy, nie możemy jej Wam pokazać od środka, bowiem oficjalne otwarcie zaplanowane jest dopiero na koniec sierpnia. Piątek, dobrego weekendu początek, przynajmniej jeśli chodzi o pogodę. Opady mogą się wprawdzie trafić, ale tylko przelotne, do tego dużo słońca, na termometrach od 20 do 23 stopni. Za to w weekend samo słońce, od niedzieli zaczną się upały. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam udanego weekendu, bowiem my zobaczymy się dopiero w poniedziałek, a piątkowy RS News poprowadzi dla Was Paweł Domański. Bądźcie z nami i do zobaczenia. Cześć! Thank you.